Cześć kochani, to ja, wasz Wolter. Witam was na tle choinki już po świętach, ale pokażę wam coś, co kojarzy się ze zwykłym okresem roku, czyli coś koszmarnego, a nie świątecznego. A będą to koreańskie słodycze. Skąd w ogóle te słodycze mam? Dostałem je od moich przyjaciół Natalii i Konrada, którzy jakiś czas temu, no już kilka miesięcy, pojechali do Korei Południowej, przywieźli trochę smakołyków, które okazały się niestety tymi smakołykami nie być. Dlatego leżą już tak długo w moim domu, a ci, którzy mnie oglądają i obserwują na Insta, wiedzą, że pojeść sobie lubię, więc normalnie słodycze raczej długo u mnie nie wytrzymają, a więc z tymi naprawdę musi być coś nie tak. Ale ponieważ jakiś czas temu zapytałem was, czy taki test chcecie, szybko go przeprowadzę, tych słodyczy nie ma dużo, więc bierzmy się do dzieła. Tak jak widzicie, tego naprawdę nie ma dużo, ale pokażę wam, co my tutaj mamy. Dwie rzeczy, które są najbardziej interesujące. Batonik Oreo. Zobaczcie, jak po koreańsku zapisuje się markę Oreo. I Snickers, ale w ciemnej czekoladzie. Snickersa tego już jadłem, wiem, że jest dobry, ale zaraz pokażę wam też, jak wygląda od środka. Ten batonik też już próbowałem. Nie pamiętam wrażeń, więc nie mogły być jakieś super dobre. Zaraz go otworzymy. To jest coś z kolei, czego w Polsce nie uświadczymy nawet w niekoreańskiej wersji. Czyli taki jakby batonik z kruchego ciasta. W środku macie nadzienie, które też jest jakby kruche, takie w proszkowanej formie. Trudno mi to określić, jest to naprawdę dziwne. Ale sami zobaczycie. A może to jest tylko złudzenie, może to jest jakiś krem. Kolejna rzecz, która jest najbardziej paskudna z tego wszystkiego, to, uwaga, migdały, ale w posypce owocowej, to jest mango i banan. Smakuje to potwornie chemicznie. Zobaczycie zaraz, jak wygląda. I na sam koniec chrupki o smaku krewetki. Również nie najlepsze. Obstawiam, że większość z tych rzeczy, pewnie poza Snickersem i Oreo, po tym szybkim teście pójdzie do śmieci. Zacznę od najgorszej rzeczy, moim zdaniem, do najlepszej, czyli zaczniemy od tych migdałów, które widzieliście. Mam już otwarte migdały. One wyglądają tak, czyli po prostu migdał w jakiejś takiej panierce. Może gdyby to była sól, to by było całkiem dobre. Zapach tego to jest taki spalony cukier, ale na pierwszy rzut nosa wydaje się nawet całkiem przyjemny. Migdał wygląda dokładnie po prostu jak migdał w jakiejś takiej soli. U nas raczej nigdy nie widziałem migdała w takiej owocowej panierce, więc jest to niespotykane. Fu, fu, fu. Może gdyby zatkać nos, to można by to zjeść. Sam migdał jest fajnie uprażony. Jest bardzo chrupiący i szkoda go aż wyrzucać. A niestety będę musiał to zrobić, bo ta panierka niszczy wszystko. Najgorsze jest to, że po dotknięciu tego ręce śmierdzą takim jakby spalonym cukrem. Jakimiś takim chemicznym słodyczem. To jest trudne naprawdę do opisania. Naprawdę przepaskudne. Czuć faktycznie banan, mango absolutnie nie, ale taki, wiecie, chemiczny banan. Nie polecam. Naprawdę, jak będziecie kiedyś w Korei i będziecie widzieli te słodycze, ja wiem, że to też ma jakieś pierdyliard różnych smaków, nigdy tego nie kupujcie. To jest naprawdę paskudne. Naprawdę. Druga rzecz, która też nie przypadła mi do gustu, to chrupki o smaku krewetki. Nie wiem, czy to jest ktoś znany, nie ogarniam za bardzo tego K-popu, trendu, o którym często mówi Pyra w Korei. Pewnie jest to ktoś znany. Chrupki wyglądają trochę jak frytki, ale niestety jak frytki nie smakują. Ja ogólnie nie przepadam za rybami, nie przepadam za krewetkami. Docencie poświęcenie. No. Skupię się na pozytywach. Konsystencja chrupki jest fajna.
ale ten smak, przede wszystkim jest to bardzo pikantne. W Polsce nawet jak są jakieś tam chipsy strong lacy, to one nie są aż tak ostre. Ta pikanteria się rzuca na pierwszy plan. I czuć taki rybny posmak. Ja nie wiem, czy to jest krewetka, ale no smakuje to przepaskudnie. Bardzo nie polecam. Idę przepukać usta i zostały mi jeszcze trzy rzeczy. Już wiem, że nie będzie aż tak źle, ale też nie będzie super dobrze. Dalej lecimy z Oreo. O Jezu, powiem wam, że po tych dwóch rzeczach to jest zadziwiająco dobre, ale zostawia po sobie taki dziwny posmak. Wydaje się, że nie jest to prawdziwa czekolada, tylko jakaś polewa. To naprawdę nie jest to Oreo, które się kupuje w sklepie jako ciasteczko. Jest fajne, dobre, można sobie popić mlekiem, jest pycha. Ta postać batonika, właściwie wafelka o smaku Oreo, jest naprawdę niedobra. Naprawdę niedobra. Jak ja mówię, że jakiś słodycz jest niedobry, wierzcie mi, on jest niedobry. Przedostatnia rzecz to takie dziwne ciasteczko z płynnym, kruchym środkiem. Pachnie ładnie kremowo, maślano, delikatnie cynamonowo. I w sumie to nie byłoby takie złe, gdyby nie to, że pozostawia dziwne takie uczucie. To ciastko jest kruche, ale wydaje się takie bardzo tłuste, a to nadzienie waniliowe, było też kakaowe i smakowało też tak sobie. Jakby jest kremem, ale musicie mi wierzyć na słowo. Kiedy się to je, wydaje się, że to jest taki proszek, jakby mleko w proszku, nierozwodnione, tylko jakby jest sam proszek. No nie jest to najszczęśliwsze uczucie. I jedyna rzecz, która wiem, że będzie przyjemna, to ten Snickers w ciemnej czekoladzie. W tym batoniku, który wam pokazywałem wcześniej, o w tym, kryją się dwa takie pypki. O Jezu, aż mi jest niedobrze od tego. Te migdały. Te pypki są smaczne. Bardzo ładnie pachną ciemną czekoladą. I co ciekawe, ona jest na tyle mocna, że gdybym nie wiedział, że to Snickers, to pewnie bym się nie domyślał. Kiedy wiem, czuję ten charakterystyczny Snickersowy posmak. I to jest ciekawe doświadczenie. To jest naprawdę bardzo smaczne. Nawet chyba żałuję, że tej wersji nie ma w Polsce, bo pewnie bym co jakiś czas sobie oszamał. To jest bardzo spoko. No i to by było na tyle, kochani. Mówią, że podróże kształcą, ale podróże pokazują też, że lepiej nie próbować nowych smaków. Dzięki, że ze mną byliście. Życzę szczęścia w nowym roku i mam nadzieję, że do zobaczenia nie za długo. Wszystkiego dobrego.